Cezary Andrzejczyk, witam, to jest Biznes Focus. Będziemy dzisiaj rozmawiać o takim sporym wycinku rynku, który dotyczy bardzo wielu Polaków i myślę, że dotyczy też wielu ludzi, którzy myślą bardzo często o tym, jak sfinansować swoje bieżące potrzeby. Mówię o rynku ogólnie nazywanym consumer finance, a w szczególności o rynku pożyczek. Rynek pożyczek, jak wiemy, dużo rzeczy się działo w ostatnich latach. Obecnie jest to dosyć scywilizowany i uregulowany segment rynku. Także dzisiaj dużo odpowiedzi na pytania dotyczące właśnie consumer finance, a będę rozmawiał o tym z Tymonem Zastrzeżyńskim, współtwórcą i prezesem Leando. Dzień dobry. Dzień dobry. Tymon, to może zacznijmy od tego, jaką rolę Leando widzi dla siebie, bo wy jesteście największą platformą, która zagreguje, zbiera wszystkie te oferty pożyczek, które możemy znaleźć w naszym kraju. Jaką rolę wy widzicie dla siebie, jeśli chodzi o no, też budowanie tego rynku w pewien sposób i sprawianie, żeby ten rynek był zdrowy od takiej strony finansowej, ale też od strony przyjazności dla klienta? Jasne, no my jako Leando, tak jak powiedziałeś, agregujemy cały sektor finansowy od banków po firmy pożyczkowe i różnego rodzaju instytucje, które finansują czy udostępniają produkty, tak? Bo można u nas także porównać lokaty bankowe, konta bankowe, produkty dla przedsiębiorców małych. Więc u nas na platformach tak naprawdę Polacy i ogólnie na całym świecie jest tendencja do porównywania, tak? Ilość produktów, jakie możemy czy kupić na półkach sklepowych, czy nabyć w internecie, czy różnego rodzaju usługi, jest ich bardzo dużo, tak? Statystyczny Polak nie jest zbyt dobrze wyedukowany na temat produktów, w szczególności finansowych, bo nie są to jakieś sexy sprawy, tak, nazwijmy to otwarcie. Dlatego takie narzędzia jak nasze pozwalają mu zobaczyć tak naprawdę, co jest dla niego dostępne, czym te produkty się różnią, jakie są ich mocne strony, jakie są słabsze strony. Także, co jest bardzo istotne, przeczytać opinie klientów, którzy skorzystali, z jakimi trudnościami się spotkali, co im się spodobało, co przeszkodziło, wymienić się opiniami. Przede wszystkim też pomagamy, recenzujemy te produkty, pomagamy przejść przez to, opisujemy je, informujemy o promocjach. Tak więc jakby staramy się tego klienta przede wszystkim najpierw wyedukować, później pomóc mu jakby dobrać dla niego najlepszą ofertę, no i później jakby sfinalizować transakcję. Wspomniałeś o edukacji, to jest oczywiście bardzo ważny element w wielu sektorach czy w wielu obszarach rynku finansowego w ogóle. Mam wrażenie, że rynek consumer finance, czyli jakby cały ten obszar produktów takich konsumenckich typu pożyczki, lokaty, te wszystkie produkty bankowe i pozabankowe, które dotyczą klienta indywidualnego, wciąż jest to taka materia, nie chcę powiedzieć zupełnie obca, ale materia, w której ludzie często wykazują brak wiedzy lub brak zrozumienia tego, jak te produkty działają. Rozumiem oczywiście przez to, że no, to, co powiedziałeś wcześniej, Leando również daje taki spory kawałek edukacji klientom, którzy na przykład chcą porównać produkty, ale jak oceniasz rynek w obecnym kształcie? Mamy rok 2020, od paru ładnych lat jesteście już na rynku, a jak wiemy, różne sytuacje miały miejsce, tak? Począwszy od Amber Gold i innych tego typu sytuacji, które mogły po pierwsze osłabić zaufanie w ogóle do sektora finansowego i osłabiły. Po drugie, zastanawiam się, czy ty widzisz dużą zmianę również u klientów, jeśli chodzi o świadomość i podejście do tych produktów, które wybierają. No i jak wy na to reagujecie też? Znaczy no, przede wszystkim digitalizacja produktów, tak? Zarówno coraz więcej zamawiamy jedzenia w sklepach internetowych, tak? Czy z dostawą do domu, kupujemy sprzęt, urządzamy dom, czy umawiamy się na wizyty u fryzjera, czy kosmetyczki, tak? Wszystko już chcemy robić przez internet. Raz są to kanały, gdzie wszystko jest dużo bardziej przejrzyste, ponieważ jednym kliknięciem wejścia na stronę można zobaczyć naście czy 10 ofert. Dwa, jest to dużo łatwiejsze, wymaga od nas mniejszej jakby ilości czasu, energii. I tak jakby też od kilku lat w tą stronę idzie sektor finansowy. Przede wszystkim no, branża LendTechu, czyli
firm pożyczkowych, które udzielają full online, gdzie aplikacja, złożenie wniosku zajmuje kilka minut, decyzja jest po kilkudziesięciu sekundach, wypłata, cały proces można zamknąć w 15 minut. To rzeczywiście jest realne i powstało dużo firm z tego sektora. Oczywiście produkty są droższe niż w banku, kwoty są niższe, no ale dla wielu klientów, często nawet tych, którzy mogliby dostać w banku, to przy mniejszych kwotach ta elastyczność i ta szybkość działania firm pożyczkowych okazuje się dużym walorem i decydują. Więc taki lend tech już rozwija się od prawie 10 lat i jest już naprawdę na bardzo, bardzo zaawansowanym poziomie. No i siłą rzeczy za tym też zaczynają podążać banki i widzą też tym swoją niszę. Już są banki, które też mają procesy full online'owe. Już praktycznie każdy bank dla swojego klienta stałego jest w stanie dać ofertę kredytu full online, ale też już dla nowych. Też te banki coraz więcej takich procedur udostępniają online. Też ważna tutaj jest e-komercjalizacja, digitalizacja państwa, gdzie też już ePUAP daje coraz więcej możliwości do weryfikacji tożsamości, do załatwienia pewnych spraw. Więc to na pewno jest taki trend wiodący, tak, że coraz więcej usług można zrobić online. Te produkty są coraz bardziej przejrzyste poprzez też różnego rodzaju właśnie porównywarki jak my, czy też po prostu dostępną taką ofertę, wszystko w internecie. Okej, czyli widzisz zmianę, bo ja osobiście też oczywiście widzę, natomiast zastanawiam się, czy w świetle również wielu regulacji, które się pojawiały przez te lata na rynku i na poziomie polskim, na poziomie europejskim, czy zwłaszcza Unii Europejskiej, klient twoim zdaniem teraz może się czuć w pełni bezpieczny na rynku finansowym, no bo jak wiadomo, wiedza czy nawet edukacja czasami nie wystarczy, jeśli mamy do czynienia z jakimś podmiotem, który próbuje oszukać klientów lub stosuje jakieś nieuczciwe praktyki. No mieliśmy kilka takich dużych case'ów w ostatnich latach, tak? Wspomnieć te najgłośniejsze, Amber Gold czy potem Getback, też obligacje, gdzie no dużo ludzi, indywidualnych klientów, te instrumenty miało kupione. Czy uważasz, że teraz rynek jest dużo bezpieczniejszy, patrząc również na ten wycinek consumer finance czy pożyczki, niż te 7-8 lat temu? Czy jeszcze na przykład mamy trochę pracy do zrobienia pod względem, tak jak mówisz, też zapewniania bezpieczeństwa klientowi również online? Znaczy to wiadomo, że w 100% jakby oszustw, no bo to jasno można nazwać, że i Amber Gold i Getback były no bardzo mocno naciąganymi biznesami i można powiedzieć piramidami finansowymi, więc takich rzeczy no pewnie jeszcze pojawi się i w Polsce i na świecie, no bo to nie jest tylko domena Polski, ale takie sytuacje się zdarzają na całym świecie. No tutaj przezorność i szybkość w reagowaniu też instytucji, no bo też możemy powiedzieć, że aparaty państwowe dosyć późno zareagowały zarówno przy aferze Amber Golda, jak i Getbacku, tak? Więc no, tutaj przede wszystkim no, czujność i roztropność, też media, tak jak Comparic, tak jak Loando, też, że tak powiem, czuwają i takie rzeczy wyłapują, sygnalizują. Oczywiście finalnie nadzorcy jakby tutaj regulacyjni powinni z tym walczyć. Na pewno też cały nadzór i ustawy Unii Europejskiej, tak? Mamy wyroki odnośnie frankowiczów, mamy wyroki TSUE, spłacania, tak, idą bardzo mocno prokonsumencko. Z drugiej strony też uderzają trochę w biznes, co też ma później, będzie miało reperkusje w stosunku do klientów, no bo banki nie zostaną obojętne i pewnie pewne straty będą odrabiały w inny sposób, podwyższając opłaty. No ale na pewno ten rynek jakby i nadzorczość i ustawodawstwo idzie po tym, żeby tego klienta chronić. Musimy tutaj jakby trzymać złoty środek. No ale przede wszystkim to każdy klient, inwestując pieniądze, pożyczając, biorąc pożyczkę czy pożyczając, no musi zachować szczególną ostrożność, tak? Ponieważ no, to są pieniądze, to są często wysokie kwoty i no, łatwo dać się, że tak powiem, no, wpuścić w maliny. No dobrze, porozmawialiśmy sobie o tej stronie konsumenckiej rynku, to teraz chciałbym porozmawiać troszkę o stronie robienia biznesu w tym sektorze, bo wiemy, że ta digitalizacja i wszechobecna już cyfryzacja w gospodarce jakby przekłada się też mocno na sektor finansowy, tak jak powiedziałeś, i od strony konsumenta, i od strony pewnie procesów B2B. Wiele rzeczy dzieje się już online i można wiele rzeczy zrobić szybciej i łatwiej. Natomiast
jakbyś miał ocenić teraz jakby potencjał tego rynku, taki biznesowy, na przykład również do dalszego rozwoju. Czy widzisz wśród tych wielu firm pożyczkowych, również online'owych, miejsce jeszcze dla kolejnych podmiotów z Polski lub zagranicy, które mogłyby w jakiś sposób, wiesz, wzbogacić ten rynek lub sprawić, że oferta dla klienta indywidualnego będzie jeszcze większa? Oczywiście jest dużo firm, które obecnie działające, które się rozwijają, zwiększają skalę, także firmy pożyczkowe, Lentech, zaczyna trochę wchodzić też tego klienta, bym powiedział, takiego bankowego, czyli coraz wyższe kwoty dla klientów przy zachowaniu cały czas płynnego procesu, więc tutaj no, na pewno też będą nowe firmy, które będą wchodzić. Oczywiście też są firmy, które uciekają z naszego rynku, ponieważ całe otoczenie regulacyjne nie jest proste i rzeczywiście te firmy mają ciężko odnośnie wrzucania w kosz złych kredytów, po limity, po jakby ogólnie całą infrastrukturę, którą daje rząd i ustawodawca, więc no tutaj na pewno te mniejsze podmioty, mniej jakby elastyczne będą z tego rynku uciekały, ale na pewno też jakby Polska jest ciekawym rynkiem i też wiemy i współpracujemy z podmiotami, które będą wchodzić, tworzyć nowe produkty. Ja też bardzo wierzę, że może jeszcze nie teraz, ale w perspektywie kilku lat coraz bardziej banki otworzą się na tego klienta takiego lendtechowego, który oczekuje szybkiej decyzji, prostego procesu i tak dalej, ponieważ to dla banków też jest łakomy kawałek chleba. No i też powstają narzędzia takie jak PSD2, gdzie banki mogą już odpytywać o historię klienta. W innych bankach ten klient staje się im bliższy, nawet klient, który nie posiada u nich konta, więc wierzę, że też to wszystko zacznie się trochę powoli mieszać, tak? I firmy pożyczkowe zaczną udzielać kredytów na wyższe kwoty i wchodzić jakby trochę w tą działkę bankową, za to banki też zaczną chodzić i tutaj też gdzieś ta technologia będzie coraz większe znaczenie miała przy udzielaniu pożyczek i kredytów. Okej, a jakbyś teraz miał w miarę krótko scharakteryzować biznes Lando w tym momencie? Wiadomo, platforma do porównywania, sprawdzania produktów finansowych różnego rodzaju, nie tylko pożyczek. Jakie macie plany rozwoju na najbliższe lata, bo jeśli chodzi o jakby tą strefę stricte pożyczkową, no to tutaj już jesteście jednak liderem. Jakie macie plany rozwoju i jakie kolejne kroki, jeśli chodzi o może jakieś inne obszary sektora finansowego? Tak. Jeśli chodzi, to jak my tutaj sobie określamy trzy takie możliwości rozwoju, które już tak naprawdę realizujemy. Lando jako grupa jesteśmy w 6 krajach. Teraz 2 tygodnie temu wyszliśmy na Meksyk, więc pierwszy kraj taki pozaeuropejski. Mamy też apetyt na całą Amerykę Łacińską. To już robimy research w Brazylii, Argentynie, Kolumbii, więc no tutaj, że tak powiem, dywersyfikacja geograficzna, ten sektor lentechowy, Polska jest jednym z bardziej rozwiniętych krajów, ale coraz więcej firmy, które tutaj działają w Polsce, zaczynają się rozwijać na nowe kraje, gdzie i są duże populacyjnie i dużo łatwiejsze regulacyjnie, więc tutaj podążamy jakby z naszymi partnerami, z którymi działamy w Polsce, przy jakby takim w sektorze lentechowym, żeby to też rozwijać na nowych rynkach, więc to jakby ekspansja geograficzna jest takim pierwszym naszym planem. Drugim jest, to jakby wspomniałem, szeroko wierzę, że też banki będą coraz bardziej otwarte na taki proces full online'owy i taki transparentność i możliwość jakby też agregowania ofert, porównywania ofert kilku banków w jednym miejscu, na zasadzie wypełniam jeden wniosek i otrzymuję 8 propozycji od banku i wybieram sobie najlepszą, dlatego też tutaj coraz bliżej zaczynamy współpracować z bankami w tym zakresie. No i trzecim jest, tutaj tworzymy też jakby taką możliwość cross-sellu dla naszych klientów. My jako Leando w Polsce posiadamy ponad 1 000 000 klientów, którzy korzystają z naszych rozwiązań i oni korzystają z rozwiązań, tak jak wspomniałem, głównie pożyczkowych, kredytowych, ale też udostępniamy im możliwość założenia konta poprzez nasz portal czy ulokowania pieniędzy. I także tutaj z nowym produktem ocenapolis.pl stworzyliśmy porównywarkę ofert ubezpieczeniowych, czyli w jednym miejscu można
sprawdzić sobie składkę czy ubezpieczenia samochodu, czy mieszkania, czy turystycznego życia. Też w odróżnieniu od naszej konkurencji, bo takie rozwiązania już istnieją, wszystko też jest zamykane full na naszej stronie, tak? Czyli po skalkulowaniu możemy wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę, opłacić ją, dostać wyświetloną polisę, otrzymać ją na maila, no i tak naprawdę być już full ubezpieczonym. Więc to też jest kanał, gdzie widzimy, że po prostu w tym życiu klienta jesteśmy, chcemy po prostu wejść w kolejną dziedzinę, bo tak naprawdę klienci od nas też tego oczekują, czy mają takie zapotrzebowanie, a lepiej im to zrobić w jednym miejscu niż skakać po różnych portalach. Okej, no brzmi dosyć rozsądnie. Wydaje mi się, że to jest też kierunek, w którym będziemy szli, jeśli chodzi o ten sektor finansowy, zwłaszcza rynek konsumencki. Dużo mówiłeś o bankach. Czy masz takie wrażenie, że rynek czy sektor bankowy, który sam się konsoliduje, mamy dużo tych przejęć, duże grupy kapitałowe przyjmują mniejsze czy lokalne banki i wtedy mają wzrost organiczny plus dotarcie do większej liczby klientów. Czy uważasz, że to samo może się wydarzyć w sektorze LendTech? I teraz rozbiję to pytanie na dwie części. Pierwsze, czy będzie ta konsolidacja wewnętrznie, jakby w samym sektorze consumer finance, czy LendTech, czy w tych firmach pożyczkowych, czy może jednak to banki będą docelowo chciały robić akwizycje takich firm typu Lando, czy jakichś innych fintechów, które proponują rozwiązania, na przykład dla klientów indywidualnych, gdzie bank zamiast wydawać pieniądze i czas na to, żeby sam takie rozwiązanie przygotować, może po prostu kupić firmę z gotowym rozwiązaniem. Tak, to już się dzieje, tak, i banki inwestują w sektor fintechowy. Ostatnio bardzo głośno było też o transakcji, gdzie trzy banki przejęły jednego dostarczyciela jakby technologii, która umożliwia podpisywanie dokumentów online, tak? Więc banki jakby no, zamiast budować własne, co jest długotrwałe, wymaga nakładu pieniędzy, też inwestują po prostu w gotowe technologie, które później mogą używać jakby w swoim działaniu. Więc tutaj na pewno gdzieś tam to mieszanie się sektora fintech i tego tradycyjnej bankowości będzie miało miejsce, ponieważ służy to, fintechy potrzebują kapitału, a tego mają bardzo dużo banki, więc one mogą zacząć gotówkowe, a banki potrzebują nowości, technologii, pomysłów, otwartych umysłów i tak dalej, czego jest bardzo dużo w sektorze fintechowym, więc tutaj na pewno takie synergie i przejęcia będą miały miejsce. Co do samego jakby sektora LendTech, no to tutaj zdarzają się oczywiście też konsolidacje, choć co do zasady, no tutaj raczej wydaje mi się, że będzie szło to w kierunku takim, że ci mniejsi gracze, którzy sobie nie poradzą, po prostu zamkną biznesy, a ci więksi będą po prostu przejmować tą część rynku. Ten rynek jest dużo bardziej też płynny, tak? Ci klienci aż tak bardzo też nie są przywiązani jak do banku, gdzie mają konto, często kredyt hipoteczny na 30 lat, kartę kredytową, z którą korzystają od iluś lat. Tutaj w tym sektorze klient trochę skacze, tak? Bierze pożyczkę tutaj, ale za chwilę dostanie dobrą ofertę z konkurencyjnej firmy, więc skacze tutaj. Często mają otwarte 2-3 pożyczki, no bo to są też pożyczki na mniejsze kwoty, więc tutaj też nie masz takiej synergii między łączeniem się dwóch firm pożyczkowych. Więc a jeśli chodzi o samo przejęcie przez banki firm pożyczkowych, no to znowu jakby regulacje i ograniczenia, które narzuca czy KNF, czy różnego rodzaju, że tak powiem, wytyczne, uniemożliwiają jakby bankom działanie na podobnych zasadach, tak, jak mają to firmy pożyczkowe, także jakby inwestowanie i bycie właścicielem, więc tutaj zobaczymy, jak to będzie. Są oczywiście sytuacje, gdzie zagraniczne banki inwestują i nabywają udziały w firmach pożyczkowych, no ale tutaj byłbym pościągliwy odnośnie inwestowania polskich banków w sektor taki, bym powiedział, LendTechowy. Tymon Zastrzeżyński, współtwórca i prezes Lando, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. A Państwa zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków Biznes Focus każdy piątek, godzina 14, tylko w Comparik 24 TV. Do zobaczenia.